Drugie Chmielobranie w Iskrzyczynie można zaliczyć do udanych. Zbiory obfite, co widać na załączonym obrazku, a nawet jest już piwo chmielone szyszką z Iskrzyczyna. Drugie Chmielobranie w Iskrzyczynie udane? Jak najbardziej. Jak najbardziej? Jak najbardziej. Zbiory obfite, piwko jest już chmielone tą szyszką z Iskrzyczyna. Dokładnie tak. 2 tygodnie temu zawiesiliśmy nasze zajęcia w browarze i cały zespół produkcyjny, piwowarzy, wszyscy przenieśli się tutaj i przez całe 2 dni żeśmy zbierali, ale jak widzicie tylko z niewielkiej części tej plantacji, a i tak wystarczyło to zupełnie spokojnie na zrobienie całej jednej warki, czyli będziemy mieć bardzo dużo fajnego piwa, które w przyszłym tygodniu trafi do sprzedaży. Lager, to będzie nasz cieszyński lager, chmielony na zimno, świeżą szyszką, co jest rzadkie, bo większość browarów jednak jak już ma dostęp do świeżej szyszki, to po prostu gotuje to i nachmiela w sposób tradycyjny. Natomiast ja trzymam w ręku arcydzieło kunsztów naszych rzemieślników, piwowarów z browaru zamkowego w Cieszynie. No właśnie, jak wy to zrobiliście? Bo w zeszłym roku wszyscy się śmiali, bo to było to pierwsze Chmielobranie, pierwsza szyszeczka, a w tym roku się udało. To wyjątkowa ziemia, wyjątkowy klimat, czy co? Wszystko. Przede wszystkim mamy olbrzymie wsparcie tam z nieba. Książę Przemysław, który jest naszym dobrym duchem, nas ciągle wspiera i to nie tylko ten jeden mały sukces, ale rozmawialiśmy z fachowcami, czyli z panami Piłatami, którzy ojcem i synem, którzy nam pomagali swoim doświadczeniem, ale też i osobiście pomagali nam założyć tą plantację. Zresztą byli tutaj w maju zeszłego roku i osobiście nas instruowali, jak się to robi, bo to nie jest prosta zabawa. Tutaj podziękowania dla tego Marcina, który się tym zajmuje, to ja korzystając z okazji również mu bardzo serdecznie za to podziękuję, bo to jest naprawdę trudna zabawa, ale jak matematycznie, bo to królowa nauk porównuje ten areał niewielki, wydawałoby się to taka zabawa, ale się okazuje, że to jest, myślę, że wystarczająca ilość chmielu do zrobienia nawet do 200-300 tysięcy butelek, co nie jest mało. Czyli mogę zagwarantować, że co roku będziemy mieć w sprzedaży piwo chmielone świeżą szyszką, zbierane z tej ziemi, rękami mieszkańców. Co mogę powiedzieć? Bardzo jestem szczęśliwy dzisiaj. No to teraz zbieramy, później się bawimy, bo rozumiem, że Chmielobranie też już z nami zostanie. Tak, dokładnie tak. Chmielobranie, taka oczywiście, powiedzmy sobie, niezbyt artystyczna nazwa, ale proszę, aby wszyscy, którzy mają fantazję, znają dobrze nasz język Księstwa Cieszyńskiego, Cieszyńską Gwarę, skupcie się, może wymyślicie fajniejszą nazwę niż my, taką roboczą, i będziemy mieć swój własny Oktoberfest, bo ja celowo unikam tego Oktoberfest, tych odwołań, bo to jest taka marka własna, która się kojarzy jednoznacznie z Bawarią, no i jest celebrowana również i w Polsce. Wolę, żebyśmy to robili po swojemu. Także ogłaszam konkurs, będą nagrody. Czyli szukamy nazwy na tą imprezę. Dokładnie tak. Jestem bardzo zadowolony ze zbiorów, tym bardziej, że w tym roku pogoda dopisała i okazało się, że chmiel rzeczywiście pobrał wszystkie składniki oprócz tych słonecznych i wystrzelił w górę po tym całym rusztowaniu. I jak widzimy, na każdym z krzaków jest mnóstwo szyszek, z których już, tak jak tu mamy okazję kosztować piwa lagera chmielonego dębowieckim i skrzyczańskim chmielem. Widzimy, że to jest dopiero drugi rok. W trzecim, czwartym roku najlepiej plonuje chmiel, dlatego myślę, że w następnych latach to dopiero nam pokaże, co się może z tego wydarzyć. No tak, ale to tak, jak ten chmiel tak poszedł do góry, to znaczy, że dobra ziemia, dobry klimat, wszystko sprzyja. Widać, że ta ziemia, która jest bardzo charakterystyczna na tych terenach, bo to jest bardzo zwięzła gleba i odpowiedni układ tego nachylenia stoku, można powiedzieć, bardzo sprzyja. Te warunki atmosferyczne są widocznie sprzyjające i mam nadzieję, że ten chmiel będzie tu, że się tu przyjmie i nawet, tak jak powiedziałem wcześniej, że może inni rolnicy zaczną również go uprawiać. Najwięcej pracy jest przy owijaniu tego, bo tak naprawdę ten chmiel się płoży po całej ziemi. Najgorzej jeszcze jest, jak na przykład trawa rośnie, więc on łapie wszystko, co się ciągnie do góry. No i trzeba to owijać. Jak słońce idzie, tak się to owija cały czas. Także no i on sobie puszcza dużo takich właśnie odnóg. Nawet 5 czy no 5-6 w zależności od krzaczka, no i każdy trzeba tak naprawdę, znaczy generalnie niby trzyma się puszczać, ale teraz na ten pierwszy rok puszczaliśmy praktycznie wszystkie, żeby to miało taką siłę. Na początku wiosny był w sumie też problem jeszcze z sarnami i chyba z sarnami głównie, bo one sobie to podgryzały. Dzwoniliśmy właśnie do tego browaru, mówimy, że byłoby fajnie, jakby się zrobiło to ogrodzenie, bo jednak ta zwierzyna tutaj niszczyła to wszystko. No i w tym roku powstało to ogrodzenie. No i chyba też dzięki temu pomogło wygląda to, no. Tak wygląda. Podczas chmielobrania nie zabrakło gier i zabaw dla dzieci, muzyki na żywo oraz zabytkowych traktorów z Górnośląskiego Stowarzyszenia Silesia Traktor. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.